Czy łatwo teraz znaleźć swoje stanowiska, które były na tamtym targu? No, pierwszy raz to trudno. Czy uważa pani, że dzięki temu klienci, którzy tutaj kupowali zawsze, mają kłopot z odnalezieniem swojego kupca? Ja myślę chyba, że nie. Że jak tak obejdą, pooglądają, to na pewno znajdą swojego. Co da ten remont na tamtym targowisku? No to tylko ma być niby w dni handlowe, nie? Otwarte. We wtorki i w piątki. Wie pan, tak jak jest na jednym rynku, mi się wydaje, że jest lepiej, tak jak w tej chwili jest, nie? Tylko, że jest trochę mało miejsca. I trochę szukania. No i szukania, ale się przyzwyczają ludzie. A jak się przyzwyczają, to znowu zmienią na tamtym targ. No właśnie, no tak jest. No co zrobić? My na to nie mamy rady. Czy łatwo was teraz znajdą klienci? Tak, to samo chyba, bo my już uprzedzili, że będzie tu stali. A czy tych klientów dzięki temu remontowi na tym targowisku jest teraz mniej czy więcej? Uważam to samo, bo każdy swoich tych szuka. Co będzie na tamtym miejscu teraz? A czego, to ja nie wiem. A czy wrócicie tam? No mówili, że za miesiąc, ale nie wiadomo. To jest bałagan tu naprawdę, że człowiek musi szukać, ja nie wiem, co byście zrobili. Co ten urząd robi tutaj, żeby taki bałagan był? Ale oni chcą na starym stanowisku zrobić porządek, żeby tam były lepsze warunki. No to jest też to czas największy, bo tam są dziury. A co pan tu mnie nadaje? Po prostu, czy łatwo teraz pani znajdzie swoich ludzi, gdzie ja pani... Ja wcale tu błądziłam. Tu masę biorę, to już znalazłem, ale pomidory skąd wziąłem, nie wiem. W końcu to jeszcze nie będzie... Wieczne. Ale jak my już z wszystkim się zapoznamy, no to... Znowu zmienią. Tak. I znowu trzeba będzie szukać. Tak. A jedno mówię, że to tu plac ma być jakiś, ja nie wiem. Czy znajdą teraz pana ludzie, którzy zawsze u pana kupowali? Na pewno nie. Na pewno nie. Ale czy tych ludzi teraz jest tutaj mniej, którzy kupują? No ludzie raczej chyba tak samo mi się wydaje. Tak samo mi się wydaje. Co ma być na tym miejscu, gdzie byliście do tej pory? No ja słyszałem, że to ma być tam, no nie wiadomo, to różne plotki. Supermarket, no raczej... Postoj, plac na postój, samochodowy, no nie wiem. Ja nie wiem. Czy łatwo wszystko znaleźć? Na pewno znaleźć, jak to znaje, to znajdzie. Co da remont na tamtym targowisku? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Łatwo nie jest, bo ludzie nie wiedzą, gdzie kto stoi. No właśnie, chodzą i szukają. Chodzą i szukają. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że prawdopodobnie tam na starym targowisku ma być parking. Znaczy tylko parking, czy też i targowisko? No na razie ma być zrobiony parking i później ma być targowisko. Wtedy niektóre dotychczas były? Tak. Tak jak dotychczas było. To znaczy tam już nie będzie stałych stanowisk targowych? Będą tylko wtorki i piątki. A potem trzeba wszystko wywieźć? Tak. Wszystko wywieźć i będzie parking potem. Czy to będzie lżej dla was, czy łatwiej? No, może dla nas nie będzie lżej, bo jak były te budy tam, to nie trzeba było namiotów rozkładać. Tak, ale te budy nie były estetyczne. A no na pewno, to jest zgoda. Każda buda miała inny projekt. No tak, i to nie bardzo to wyglądało. A myśli pan, że teraz będzie lepiej? No, jak będzie parking, lepiej, bo i samochody będą ludzie mieli gdzie ustawić i tak dalej, nie? Ale póki co musi pan na klienta czekać, że pana znajdzie. No póki co tak. No ale niektórzy już mnie znaleźli. A i bardzo dobrze, ja też. A w jaki sposób wam tutaj wyznaczono te stanowiska? No pan komendant przyniósł plan, rozpiskę taką i tak stoimy. Co da ten remont na tamtym miejscu, gdzie było to targowisko do tej pory? No wie pan, no trzeba było zrobić. Tam przecież ta posadzka była taka, ludzie się przewracali, prawda, kaleczyli się i tak dalej. Trzeba było to zrobić, no ale... Jak będzie to w miesiącu, to się przemęczymy. A to mówili, że tylko miesiąc? No tak mamy na piśmie. Jak długo potrwa remont tamtego targowiska? Nie mam pojęcia, to trzeba się do Urzędu Miasta udać. W jaki sposób tym ludziom tutaj wyznaczono nowe stanowiska? I czy opłata jest taka sama? Straż Miejska miejsca wyznaczała, komendant. A opłata jest pozostała na tym samym poziomie. Jak długo to potrwa? Około miesiąca, z tego co wiem. Kogo pan szukał szczególnie? Nikogo, ja nie kupuję z targu. Aha. No ja nie, bo... Pierwszy raz tu jestem, nie? Bo tam ma dlaczego być, to nie wiadomo. Tam ma być parking w normalnych dniach. Samochodowy. Tak. Ale w dni targowe ma być targowisko. Nie chyba. Tak, jak się panu podobał ten targ? Dobrze, tu i tam to wszystko dobrze jest.
O nie, trzeba troszeczkę szukać. Łatwo nie zupełnie, ale czy można pani, znaleźć. Czy pani swoich znalazła? Znalazłam właśnie tu, gdzie kupuję zawsze warzywa, znalazłam i bez problemu odeszłam, znalazłam. Jak pani uważa, czy po remoncie to targowisko będzie ładniejsze? Tutaj to czy tamto? Tamto, bo tego już nie będzie. Na pewno 100 razy ładniejsze. No oczywiście, bo to było straszne. No w tej chwili myślę, że zrobią coś porządnego w końcu. Jak tam to targowisko w ogóle wyglądało? Czy to już był czas na to? No jak najwyższy czas. To było straszne. To było coś okropnego. Te budy stare rozwalone. I więc uważa pani, że będzie ładniej? No myślę, mam nadzieję, że będzie ładniejsze. Co to da remont tego targowiska? No nie wiem, myślę na pewno, że to same korzyści będą z tego. Żadne? Że będą korzyści z tego, jak tak powinno wyglądać takie nowoczesne targowisko? Nie wiem, powinno być dużo takich stoisk. Stoisk, w których będzie łatwo skorzystać z nich. Szybko podejść i kupić. A jaki jest rozwiązany problem parkingów? Bardzo ciężka sytuacja z parkingami. Wszystkie są tutaj od rana. My tu 2 godziny wcześniej, jak normalnie przyjeżdżamy teraz po to, żeby auto gdziekolwiek postawić. A i tak jest problem. A klienci też w ogóle nie ma mowy, nie mają gdzie postawić. A są jeszcze w dalszym ciągu postawione zakazy postoju? Tak, tak. Także no nie ma w ogóle miejsc parkingowych. Nie ma, także dla nas brakuje tu sprzedających, a klienci już w ogóle nie mają gdzie postawić. Jak będziecie chcieli ewakuować, to będziecie musieli najpierw pójść po samochód. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie w pobliżu miejsce. Ale proszę pana, wszystko nosimy praktycznie. Wszystko praktycznie nosimy do samochodu i potem z powrotem tak samo. No bo tu nie można wjechać, bo tu jest z jednej strony tylko wjazd, także nie można wjechać swobodnie, żeby potem wyjechać, bo są utrudnienia. Także. A co się stało z tymi stanowiskami rybnymi? One są też tutaj? No są stanowiska rybne, to z tamtej strony, to proszę zapytać. O ryby z tamtej strony. Dobra, ale pan był bardzo blisko ryb. No byłem blisko, teraz jest trochę inaczej. To jest, owszem, okres przejściowy, myślę, że będzie lepiej, aczkolwiek no, z tym, co nam burmistrz zafundował, myślę, że się troszeczkę... No i właśnie, co wam zafundował? No zafundował nam spory kłopot, przynajmniej jeśli chodzi tutaj o te stoiska rybne, nie? No niemniej jednak, wie pan, no będzie jakoś to wyglądało z tym, że no... Ta opcja, że musimy się po każdym rynku zwijać, nie? Że to będzie parking, no to jednak to nie jest takie miejsce typowo dla nas przeznaczone. A jak teraz z miejscami parkingowymi jest? My stajemy pod Józkiem Wybickim, bo nie ma miejsc. Czy wy po remoncie wrócicie na tamto miejsce? Tak. No oczywiście, że mamy taką nadzieję, nie? Tak burmistrz obiecał, pan Morzyński. Zrobi pan panoramę tej ulicy, to wszystko mówi, jak jest miasto zakorkowane teraz. Ale czy wy tam zostaniecie na stałe, czy będziecie musieli na dni targowe przyjeżdżać? Będziemy musieli przyjeżdżać i jest to uciążliwe, bardzo uciążliwe. Proszę pana, czy często pan przyjeżdża na targ? Nie, wcale nie jeździ. A pan teraz przyjechał? No, teraz nie jadę. No niełatwo, niełatwo przyznaję. Ale jak się pochodzi, to można znaleźć. Dlaczego to zrobiono tutaj? Dlatego to ja nie wiem, bo naprawdę nie wiem, bo ja nie jestem w ogóle z Kościerzyny. Ale na targowisko pan często przyjeżdżał? Często przyjeżdżam, bo ja tutaj stacjonuję, jak to się mówi, za Kościerzyną. Także... A czy podobało się panu tamto targowisko? No wie pan, można by tam troszkę ulepszyć, nie? Można by ulepszyć, no ale były stragane, było tego, także... I więc po to jest ta przerwa, żeby zaraz tam było ładniej. No to bardzo się z tego cieszę, że będzie w końcu po europejsku. Właśnie. Jak powinno takie targowisko wyglądać po europejsku? No wie pan, to wszystko zależy od warunków, nie? I od tego, czym tam się handluje. Nie bardzo tu, brudno. Niesympatycznie. Ale mówią, że najpierw musi być troszeczkę gorzej, ażeby później żeby było lepiej. Żeby było lepiej, no to może będzie lepiej. Za miesiąc mają tam wrócić z powrotem. Aha, no dobrze, to będzie lepiej, tak? Tak, ale jak powinno wyglądać nowoczesne targowisko? No to zależy, chodzi o zabudowę na pewno, o podejście dla inwalidów, o ten nie taki bruk. No wie pan, coś innego, kryte, żeby nie przemakały te stoiska, żeby klient miał jakieś wejście konkretne, tak myślę. Ale to jest tymczasowe i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Będzie lepiej. Dziękuję. To ja zawsze znajdę, bo ja tak go będę szukał, że go znajdę. A długo pan szukał? Nie, wcale nie, bo gdzie, jak ja wiem, że warzywa ktoś sprzedaje, no to idę tam, gdzie warzywa sprzedają. Tak. Lubi pan kupować na targu? No, ale oczywiście. I dobrze, że takie coś jest. No, na pewno, że oczywiście, że prywaciarze sprzedają, to jest zawsze zdrowa żywność, nie? Jest taniej niż w sklepach? A choćby było drożej, ale zawsze jest zdrowsza żywność. A czy jeśli targowisko, czy na targowisku można targować? Bo jest zawsze od gospodarza, jest zawsze, nie ma tego sztucznego dawane, nienaturalne, wyhodowane.
A pod szklami to jest zawsze sztuczne. Pan zasieje, weźmie trawę. Pcieni jak wypędzi? No, no doświadczeniem. No oczywiście. No. Wypędzi, a ususzy to nie ma z tego nic. A będzie no słoneczny, witaminy, to pan będzie miał zbiór, nie, tak nie zeschnie i ma żywność i witaminy i wszystko. A ja kupuję od jednej pani jabłka i... A dlaczego tak się stało? Dlaczego to zrobiono? Nie mam pojęcia, wie pan? Nie mam pojęcia. Czy teraz ci kupcy mają trudniej o swojego klienta? No chyba raczej tak. Jak powinno wyglądać takie nowoczesne targowisko? Jak powinno wyglądać? No trudno mi powiedzieć, ale powinno być bardziej dostępne dla kupujących. Stragany powinny być jakoś tak rozłożone, żeby można było trafić, a nie tak jak w tej chwili. Ale teraz tam chyba właśnie robią ten remont i na ten czas przeniesiono wszystko tutaj. Prawdopodobnie tak. Coś tam mi się obiło uszy, bo ta pani, o której kupuje jabłka, to właśnie mówiła, że coś się tam dzieje i rzekomo mają wrócić. I pani tej pani jeszcze nie znalazła? No idę właśnie szukać. Życzę powodzenia. No i coś tam ma być budowane. Nie wiem co nawet. Parking czy coś takiego. Jak powinno wyglądać nowoczesne targowisko? No ogólnodostępne. Dojścia, dużo miejsca. No i wygodna by była. A jak się panu podobało tamto dotychczasowe? No było lepiej jak obecnie. Ale budy? No budy nie, no budy to wiadomo, jedna była, która nie była używana. Tak nie. Czy dzięki remontowi tam będzie się handlowało lepiej? No na pewno. Na pewno będzie lepiej. Czy teraz oni mają tutaj utrudnione życie, że klient ich może nie znaleźć? A na pewno, bo ja tych chodzę i szukam i mogę znaleźć. Kogo pan konkretnie szuka, może ja panu powiem? Z butami, muszę iść tam dalej chyba. A, no to może pan znajdzie, dobra, dziękuję bardzo. Ja jestem zgubiona. Kogo pani konkretnie szuka? Ja takiego stoiska z warzywami mojego ulubionego, no ale nie wiem, obejdę i na pewno znajdę. Dlaczego ich przeniesiono? Nie wiem, tam jakiś remont chyba jest, nie? Wykopy są. A co ma być po remoncie? A nie wiem. Nie wiem. Nic się pani o uszy nie obiło? Nie, nie. Te budki się pani podobały? No, każda tak, inna? No, nie bardzo. A może teraz będzie bardziej estetycznie? No, mam nadzieję. Znalazłam, pewnie. Długo szukałam, ale znalazłam. I to, że bardzo dobrze robią, że tam będzie porządny teraz rynek, nie? Porządny. I to właśnie bardzo pochwalę. Bo... A jak powinno wyglądać takie nowoczesne targowisko? No, to tak jak na zachodzie, panie, no, a nie tak jak byle jak, nie? No. Jedno przyjść na Wybickiego 12, jak to tam wygląda, tam to pogotowie przyjeżdża, no to nie da rady, nie da rady. Tam jest pogotowie wjeżdża, a on bierze ją na dializę, nie? No to jest woda, stoi, niech pan przyjdzie sprawdzić. No to jest problem tam, że tam nie idzie dojechać. Nie idzie dojechać. Ani przejście, bo tam musi po chodnikach jeździć. Dobrze, wie pan co, a jeszcze teraz jedno. Jak się teraz panu podoba na targowisku, kiedy zmieniono z tamtego na to? Bardzo dobrze, tylko że nie można swoich klientów znaleźć. Aha, panie, kogo pan konkretnie szukał? Ja już szukał to czarno, o, to czarne szukał. Ale mam nadzieję, że będzie dokończyć, przecież tam jest. No, a tam potem wrócicie na swoje miejsca. No, to dziękuję ci. Będzie przywozić swoje stoliki i wszystko. Tylko parasol może sobie wybierz. Parasol też. Tak. Dlaczego tam będzie budować przecież? Jaki remont robisz? Ale właściwie jaki robi pan? No właśnie, jaki remont on tam będą robić? No właśnie, ja dlatego pan pytam. Słuchaj, tam ma być parking w dni, kiedy nie ma dni targu. No, dziękuję ci. Bardzo proszę. Z warzywami na przykład, z jabłkami mam takich stałych sprzedawców swoich. Idziemy właśnie ich szukać. To jest tylko na pewien okres czasu. Czy takie targowisko po remoncie powinno sprawić tym kupcom lepsze warunki? No myślę, że tak. Czy pani często kupuje na targowisku? No często. Warzywa, owoce raczej tak. Czy tu jest taniej niż w sklepach? No myślę, że taniej, bynajmniej u nas. U nas jest drożej. Znaczy, u was to znaczy gdzie? No, na wiosce. Na wiosce to każdy ma wszystko swoje. No, no my akurat nie mamy. A, ale sąsiedzi mają, można przez płot sięgnąć. No, raczej nie. Dziękuję. Proszę bardzo.